Zjadłem wam mamę. No cześć wszystkim, to ja do League of Legends dzisiaj zagram w spory. Klasyk, każdy powinien w to zagrać, jeśli nie grał jeszcze. To jest gra, w której zaczynasz ewoluować swoją tutaj takiego stworka. Tutaj zaczynasz od komórki, potem Creature Stage, potem Tribal Stage, Civilization Stage i pod koniec dosłownie podbijasz galaktykę. Możesz sobie wybrać, nie wiem, czy jesteś mięsożerny, czy jesteś... Po drugie, trzeba nazwać planetę naszą. Bydgoszcz. I bum, zaczynamy naszą przygodę. Zobaczcie, słońce. Wow, wow, wow. Bum, leci jakiś meteoryt w planetę. I w tym meteorycie jesteśmy my. I zobaczcie, teraz jesteśmy i teraz musimy zjadać takie cokolwiek to jest, jakieś po prostu kawałki. Paps. Jesteśmy teraz komórką, mamy jakiś ogon śmieszny, mamy jedno oko, mamy gębę, jest super, jesteśmy uroczy, mniam. Jesteśmy cute, owu, po prostu wow. I tutaj widać już jakieś inne stworki, to wiecie co, możemy niby podpłynąć i zaatakować tutaj inną komórkę. Bum. I bum, mamy ewolucję, dostaliśmy spike. Możemy teraz spike. Idziemy robić dzieci. Teraz się zaczyna. Teraz możemy edytować naszego stworka tutaj. Możemy dodać mu kolce. Bum. I to możemy niby wykorzystać na taką samoobronę. Możemy dać mu oczy. Nie stać mnie na speed, nie stać mnie na kolejną gębę. Ale mogę zmienić kształt tego naszego gościa tutaj, więc zróbmy z niego takiego chuderlaka. Dobra, to jest kurst. Podoba mi się. To wcale nie wygląda jak... Czy ja mogę to pokazać na YouTubie? Dajmy mu tutaj kolce do samoobrony, jakby ktoś chciał, wiecie, z boku zaatakować, to dziab dziab. Możemy też kolorować możemy, zróbmy może biały i przejść do czysty. Wow. Jak nazwać to coś? Lepenos. Lepenos, może być Lepenos. Ło, Jezu, ale ja duży. Tam widać, zobaczcie, w tle, jak widać jakieś inne wielkie stworzenie. Na szczęście to mnie nie zje, to jest takie w tle. Jak byłem mały i grałem w tą grę, zawsze bałem się tych wielkich, tych w tle, tych w tej fazie komórkowej, w tej grze. Po prostu bałem się zawsze tych gigantów, co tam pływają. Co ja teraz mogę z tobą zrobić? Niby mogę ci dodać, wiesz co, mogę dodać ci kolejne jakieś tutaj te, żeby... Jezu, to jeszcze bardzo... Nie, ja nienawidzę tego. Co on robi? O nie! Nie! Umarłem! Jakąś samoobronę, spierdział się i samoobronę jakąś miał. Ja zapomniałem, że takie coś istnieje. Możemy ewoluować, dawaj. Lepenos ewoluuje, mamy nowe tutaj systemy napędzania. Możemy usunąć te stare. Możemy dać jet. Boom, takie jedno wielkie... Oj, jakie ohydne! Biorę to. I weźmy, zamieńmy to oko na to z powrotem, bo to fajnie wyglądało. Zróbmy takie jedno wielkie tu. Albo nie. I tą truciznę możemy dać niby też. O, bum. Teraz już nic nam nie podskoczy dosłownie. Dobra, coraz więksi jesteśmy. Ła. O nie, 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 Jezus, Jezu, Boże, uciekaj, 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 Lepenos, uciekaj, Lepenos, Lepenos, uciekaj, Lepenos, Lepenos, nie, Lepenos, uciekaj, Lepenos. Oho. O. O. Mój mózg jest teraz w wielkości przeciętnego gracza Team Fortress. Możemy teraz zobaczyć historię naszej komórki tutaj. Generacja 1 była bardzo taka podstawowa, potem szybko zaczął się przemieniać w Lepenos. Tutaj jest... Nice, nice. Lepenos po prostu niszczył, po prostu masakrował oponentów. Teraz zaczyna się etap, którym lubię najbardziej, czyli trzeba po prostu... dać temu czemuś nogi. Ale najpierw sprzedamy te niepotrzebne rzeczy, weźmy sobie tak po prostu... Żeby to clean było, po prostu taka parówka. Chyba nadal chcemy, żeby to miało kształt takiego Lepenos, więc... albo nie, zrobimy takiego raptora. Takiego raptora zrobimy. Możemy zrobić go mega thick! Ło, kurde! Można tutaj różne potworności robić dosłownie, zobaczcie na to. Masakra. Czy raptor ma ręce? Nie pamiętam.
Chyba ma, ale nie mam rąk odblokowanych. Nie będziesz miał rąk, wybacz. Wybacz, ziomek, ale tak, dobra, dajemy ci oczy. Dobra, trochę większy łeb trzeci. Wyglądasz goofy. Jaki cute, zobaczcie, jak uroczo wygląda mój dinozaur. Wow. Dobra, jak ci gęby zrobić? Nie mogę obrócić ci tej gęby? Nie mogę chyba. Oj. Chciałbym ją odwrócić tak, żeby ona nie była tak pozioma. Chyba nie mogę. O kurde, ale gęba. O kurde. To wygląda jak jakiś escepek. Na ogonie możemy dać ci kolca. To jest bardzo fajny design. Możemy dać ci to, bo to pozwala ci skakać z jakiegoś powodu. Więc możemy ci dać takie skrzydełka. Boom, proszę bardzo, wyglądasz uroczo. Ja chcę takie w domu. Możemy dać ci jeszcze poison, to będziesz mógł kolanami na przykład strzelać, albo nie wiem, buzią. Albo damy sutki ci zrobimy, takie będziesz strzelał z sutków, to jest bardzo śmieszne. Nie będziesz miał rąk, ale masz sutki. Po co komu ręce, jak masz sutki tak naprawdę? Oczywiście mamy nogi, możemy zrobić wielkie stópcie, ale nie, wielkie stópcie nie mogą być takie, jakie były. Mamy oczywiście gębę, mamy oczyska urocze, wielkie, żeby patrzeć na wrogów. Mamy skrzydła, które pozwalają nam skakać trochę, mamy takie tutaj, które pozwalają nam sprintować. Mamy sutki, z których możemy strzelać trucizną. Mamy kolec na końcu ogona, który pozwala nam po prostu dziabać nim. To jest po prostu piękne. Możemy zmienić jego kolor oczywiście, żeby się kamuflował jakoś. Bum, mamy nasze stworzonko, jest bardzo piękne, jest przepiękne, jest ładniutkie, jest uwuśne, jest super. Jestem gotowy, tylko musimy zmienić mu nazwę, bo Lepenos już nie pasuje, Lepenos już nie pasuje za bardzo. Jakie imię pasuje do takiego raptora? Jak on wygląda? Tak w prawdziwym życiu, tak jak po prostu idziesz sobie ulicą i na przykład patrzysz na kogoś i mówisz sobie, nie no, ten ktoś wygląda jak, nie wiem, jak Kowalski, ten ktoś wygląda jak Adam, jakby miał na imię Adam, on wygląda jakby miał na imię Adam. A ten ktoś, jak ma na imię? On mi wygląda na takiego... Zygmuntos może być. Może on wygląda na takiego Zygmuntosa. Save and exit, jesteśmy gotowi. Welcome to land. Dobra, ja umiem w to grać, ale rozmawiam z ekspertem tej gry. Dobra, a więc teraz zaczyna się to fajne. Czyli faktycznie możemy łazić sobie, eksplorować, zjadać na przykład, nie wiem, wykopywać kości. Z tego chyba są... O, what's these? Odblokowałem jakieś stopy czy coś. Nie potrzebujemy ewoluować jeszcze. Nie mogę zjadać owoców chyba, ja jestem mięsożerny. Musimy znaleźć jakąś padlinę albo coś. Co tutaj jest? Haru. Alfa Haru. Krzyczą tam na mnie, jakieś rasistowskie wyzwiska na mnie plują, słyszycie to? Ja potrzebuję żarcia, macie gdzieś żarcie tutaj? O kurde. Co, chcesz się klepać? Klepa! Bierzesz go. Opluj go, dobrze, oplułem go trucizną, dobrze, obity, trucizna, bum, combo, trucizna znowu, bum. Nice. Pierwszy frag, możemy go zjeść teraz. Mniam. Ja właśnie zjadłem członka waszej rodziny, mam nadzieję, że to rozumiecie. Bójcie się mnie. Raptor przyszedł, Zygmuntos. Nie zadzieraj z Zygmuntosem, tutaj mamy dżubel. Dżubel? Ty tak dziwacznie wyglądasz, to nasz dziwny ryj. Bają się mnie. No to tego dżubela sobie zjedzmy. Mniam. Atakuj. On może się bronić? Jak niby? Czym? Przecież on nie ma gęby przecież. On jest... Zjedzony został. Mam misję, żeby jeszcze dwa dżubele zjeść. To który z was i... Faturd. Dobra, ja zaraz wrócę do tych dżubeli, ja muszę sprawdzić co to jest, bo to wygląda majestatycznie, to stworzenie tutaj. Eo! Jak ty fajnie wyglądasz. Ja idę dżubele zjadać, wy sobie żyjcie, wy fajnie wyglądacie. Zygmuntos jest gatunkiem, który ocenia po wyglądzie, więc jest trochę rasistowski, ale no cóż, tak już bywa. Alfa dżubel, nie, z alfą się nie będziemy klepać, bo pewnie nie dam rady. Tego dżubela możemy go opluć. Cizna, boom. Nic mu to nie zrobiło, a nie, zrobiło. Możemy na dystans go po prostu klepać, on do nas idzie, ale dosłownie nie może nam nic zrobić, bo ja po prostu na niego pluję na tych ludzi, pluję na was. Hatfu, moimi sutkami pluję. Jak się z tym czujesz? Dobra, no i teraz jest otruty, malała, możemy po prostu przyjść, dobić. Osobnie alfa.
Alfa. Jesteśmy alfą tutaj po prostu, tak? Dobra, ja chyba spowodowałem wyginięcie gatunku Jubli. To jest dość zabawne. No chyba, że tu jeszcze gdzieś jeden jest. A ja go nie widzę. Gdzieś musiał się skitrać. Bo ja tutaj jakieś nowe dziwaczne stworzenie widziałem. Jakie dziwne! To jest dosłownie chodzące takie jajo z kolcem na głowie. Roślinożerne. Jakim cudem to jest roślinożerne, jak to gęby nie ma? Jakie to dziwaczne. Dobra, ja was zostawię na razie, a wy jesteście śmieszni. Idę teraz ewoluować, ponieważ zebrałem dużo nowych rzeczy. A teraz bum, tańczymy. Tańczymy dla mojego women. Będziemy robić dzieci, widzowie nie patrzcie. Możemy niby oczy ci inne dać. Zobaczmy, jak te inne oczyska wyglądają. O kurde. O kurde, nie. Nie, nie, nie. To wide eyed. O kurde, nie. Nie, 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 wracam. Nie mogę. O nie. Moje oczy. Takie oczy by pasowały niby. A jakieś nowe gęby mamy? Mamy. Dobra, to możemy tą wymienić, która mi się nie podoba. Możemy na przykład taką gębę ci dać. Co ty na to? Możemy ci taką szeroką gębę dać. O, taką. Możemy ci stopy inne dać. Możemy, o, możemy takie ci dać. Albo ręce ludzkie. Nie, to dziwnie, nie, proszę nie. Jak widać, parę zmian wprowadziłem do naszego Zygmuntosa. Teraz na ogonie mamy maczugę. Groźnie wygląda. Gęby mamy inną, oczy mamy inne sutki. Mamy teraz, możemy tak podskakiwać, latać sobie prawie, że tak szybować. Na gębie teraz mamy też takiego kolca, żeby, nie wiem, atakować. Mam za zadanie, żeby zapolować na 3 pajery. Ale pajery są fajne, pajery tak śmiesznie wyglądają. Musicie mi wybaczyć. Ale damage, bum, bum, bum. Nie ma szans kompletnie. Jakieś dźwięki tutaj słyszę, co to jest? Jest dosłownie obok mojego domu. Co to jest? Co to jest za dziwne? Ty trochę jesteś za blisko mojego domu. Wybacz. A ty cwaniaczysz, nie? Nie masz szans. I o dobrze o tym wiesz, jeszcze się klepiesz? Po co? Po co? O! O, nie gadaj! Mamy teraz wielkość mózgu przeciętnego Spymana w TF-ie. Epicko. Oni się tak boją. Nie. Będzie dobrze. Wasza śmierć będzie szybka, ale bolesna. Zjadłem wam mamę! Hornrat. Was mogę zabić. Wy wyglądacie bezbronnie dosłownie. Boom! Boom! A chciałem pokojowo z wami porozmawiać. Ja chciałem. Naprawdę chciałem. Jest w ogóle jakiś inny gatunek obok nas, ale oni mają to gdzieś, że ja właśnie wybiłem jakieś inne. Oni mają 40 HP. Dobra, wiecie. Nawet jakbym chciał, bym z nimi nie wygrał. Oni mają 40 HP. Ja po prostu wezmę tutaj kości tutaj stąd i sobie pójdę, dobra? Wyglądasz bardzo groźnie, nie powiem, ale ja po prostu tutaj przyszedłem po kości, dobra? Zostaw mnie. Ja tutaj tylko po kości przyszedłem. Tylko po kości. Spierdzielamy. Zygmunt, uciekaj, masz 1 HP. Uciekaj, Zygmunt! Uciekaj, tu możesz się uleczyć. Czemu oni nas gonią? Nie, Zygmunt, uciekamy do domu. Czemu oni nas tak gonią? Nic im nie zrobiliśmy. Zabili Zygmunta, już go nie mam w paczce, nie. Biedny. F na czacie dla mojego kompana. Naprawdę był dzielny podczas walki. Nie wiem, ja bym zakończył ten filmik tutaj, wiecie? To jest fajna gierka, ale... Jakbyście chcieli zobaczyć więcej spora na kanale, to napiszcie. O, się zostałem. Więc no, ja będę się z wami żegnał. Zygmunt się z wami żegna. Nie ma rąk, bym pomachał. Mogę strzelić sutkami, jeśli chcę. Kliknij like po więcej kontentu. I spora. Epicko.